Witam, właśnie znajdujemy się na Trójkącie Trzech Cesarzy, miejscu, gdzie przed I wojną światową znajdowały się granice dawnej Austrii, Rosji i Prus. Teraz tutaj odbywa się ciekawa impreza, o której opowie nam jej jeden z organizatorów, Piotr Krawczyk. Jaki jest cel tej imprezy? Przede wszystkim chciałbym powitać szanowną redakcję MM Silesia. Cieszę się również, że dotarli powoli przedstawiciele Górnego Śląska, czyli Ruch Autonomii Śląska i jeszcze przedstawiciele kilku innych stowarzyszeń, organizacji. Impreza nazywa się Piknik Śląsko-Dąbrowski. Szersza idea to promowanie nazwy Metropolia Śląsko-Dąbrowska, bowiem nie zgadzamy się, protestujemy przeciwko nazwie Silesia z trzech zasadniczych powodów. A jakie to są powody? Pierwszy powód jest to nazwa, nie jest to nazwa polska, jest to nazwa obca i o ile instytucje takie jak na przykład Państwa Portal, czy targi, czy też centrum handlowe, o ile ta nazwa pasuje do takich instytucji, to nie wyobrażam sobie, żeby nazwa obcojęzyczna była nazwą metropolii, aglomeracji. Nie wydaje mi się, żeby aglomeracja gdańska nazywała się Gdynia, tudzież Three Cities, prawda? Tak samo w naszym przypadku. My proponujemy nazwę Metropolia Śląsko-Dąbrowska. Zasadnicza przyczyna to jest zaleta tej nazwy jest taka, że wszyscy mieszkańcy naszej aglomeracji powinni czuć się u siebie. Zarówno Ślązacy, jak i Zagłębiacy. Wydaje mi się, że ta nazwa odpowiada tym kryteriom, prawda? Druga zasadnicza wada nazwy Silesia jest taka, że prawa do nazwy Silesia rości sobie również Wrocław i Dolny Śląsk. W tym przypadku, jeśli nazwa będzie dwuczłonowa, ten problem odpada. Trzeci powód jest jakby z naszej perspektywy, z perspektywy zagłębiowskiej zasadniczy i bardzo ważny, to zachowanie własnej tożsamości, czyli tożsamości zagłębiowskiej. Jeśli metropolia będzie się nazywać Śląsko-Dąbrowska, każdy, myślę, znajdzie coś w niej dla siebie, będzie się dobrze czuł. Jaka cisza nastała. Pozdrowki się palą. I rozmawiamy z panem Leonem Kubicą, radnym Mysłowic. Co pan myśli o tej imprezie? Dlaczego pan tutaj przyszedł? Przyszedłem tutaj, żeby no, po prostu spotkać się i tej idei po prostu ta idea jest bardzo słuszna. Uważam, że takie spotkanie odbije się trochę echem, bo jakby nie było Mysłowice jako dawny region, jako region śląski ma inna część kultury i inne w ogóle myślenie o tym, że jest to jednak odrębna część jakiejś małej ojczyzny. Tak samo Sosnowiec też mają inną kulturę i nie powinno się łączyć czy w ogóle coś takiego robić, że narzuca się jedną nazwę mieszkańcom, jakby nie było innych trochę kultur. Kulturę trzeba zachować i każdemu małemu nawet narodowi oddać cześć w tej kwestii, bo taka jest prawda, taka jest historia i nie należy tego unikać, nie narzucać komuś coś, co ani jest jednym po drodze, ani drugim. Są znane jakieś plany zamieszania miasta dotyczące zagospodarowania części mysłowickiej tego terenu, na którym się znajdujemy? Oczywiście wielkie starania są i w mieście, i Muzeum Miasta Mysłowice chce właśnie doprowadzić do tego, żeby ten właśnie nasz historyczny obiekt, którym jest Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli rzeka, żeby była czysta, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, żeby
zagospodarować te obiekty, ten obiekt cały tutaj, który, na którym znajdujemy się, czyli i ten most jako wieża widokowa, tam gdzie stała wieża Bismarka, zagospodarować to, ścieżki turystyczne. Można było przejść na tą stronę po moście. No turystycznie trzeba było to zagospodarować, jak z jednej, tak i z drugiej strony, tak i z trzeciej strony, bo to powinno być zagospodarowane i to nam powinno przyciągać turystów z całego świata. Tam była zapora i co mi rodzice opowiadali, przedtem była, że spiętrzało się tam wodę na rzece, wpływała barka, żeby mogła ona płynąć dalej w głąb, czyli różnice, nie? Czyli tak zwana to była taka śluza. I tam no, po wojnie ludzie się kąpali jeszcze w tej rzece. Ja słyszałem, że to były lata 50, mogę określić dokładnie, 57-58 w tych latach. Jeszcze się kąpali w tej rzece. Taka była czysta woda. Czysta. To tak zwana była rzeka Biała, a to była rzeka Czarna Przemsza, bo wiadomo, tu z miasta nieoczyszczone ścieki szły, dlatego Czarna Przemsza, a tu Biała. Koło mnie stoi prezes Ruchu Autonomii Śląska, Jerzy Gorzelik. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Ruch Autonomii Śląska bierze udział w tej imprezie? No przede wszystkim dlatego, że po drugiej stronie Brynicy pojawił się partner, jakim jest Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, ponieważ jest to zasadniczo ruch regionalny, regionalistyczny, więc choćby pod tym względem jest nam bliski. No i mamy pewne wspólne cele. Do takich należy przede wszystkim pielęgnowanie tożsamości regionalnej, dziedzictwa kulturowego tych dwóch regionów, które w tym miejscu właśnie się stykają, w tym miejscu graniczą. Uważamy wspólnie, iż współpraca, którą na dobrą sprawę wymusza bliskość naszych regionów i naszych miast, które tworzą jedną konurbację, nie oznacza zacierania różnic czy rezygnowania ze swojej tożsamości, z poczucia odrębności. Nie należy zaklinać rzeczywistości, zakłamywać i udawać, że te relacje śląsko-zagłębiowskie układały się poprawnie i po przyjacielsku. Do dzisiaj możemy mówić o tym, że jest jakiś głęboko wciąż zakorzeniony antagonizm między tymi regionami, ale ja sądzę, że właśnie współpraca ludzi, którzy myślą podobnie o kwestiach regionalnych, którzy właśnie tożsamość regionalną postrzegają jako wartość, którzy w swoich regionach dbają o dziedzictwo kulturowe, z pewnością z czasem sprawi, że te antagonizmy będą zanikać. Zresztą już w jakimś stopniu to się dokonuje. To jest pewna kwestia pokoleniowa. Myślę, że powinniśmy ułożyć dobro sąsiedzkie stosunki, pamiętając o tym, że oczywiście tworzymy dwie wspólnoty regionalne ukształtowane historycznie. Myśli pan, że nazwa Metropolia Śląsko-Dąbrowska lepiej oddaje właśnie tożsamość tych dwóch regionów, że będzie powodowała to, że ludzie będą ze sobą lepiej współpracować, że nie będzie powodowała antagonizmów? Myślę, że na pewno nie będzie powodowała antagonizmów, a w pewnej perspektywie może oddziaływać pozytywnie. Dlaczego? Otóż sądzę, że obecne antagonizmy śląsko-zagłębiowskie wynikają w dużym stopniu właśnie z prób zacierania różnic. No, przez kilkadziesiąt lat prowadzono politykę ujednolicenia w skali całego państwa, w którym na takie odrębności nie ma miejsca. Ta nazwa powinna oddawać istnienie tych dwóch tożsamości, dwóch tradycji historycznych na owym terenie. Nazwa Silesia kryje w sobie rażący fałsz. Fałsz zarówno historyczny, jak i ten, który odnosi się do dnia obecnego. No, te tereny, które miałyby być objęte taką nazwą, nie są tylko i wyłącznie terenami śląskimi, a Silesia to w końcu Śląsk, i obejmują tak naprawdę niewielką część Śląska. Więc można powiedzieć, że nachalne promowanie owej nazwy, z czym mamy do czynienia, jest karygodnym nadużyciem. Ja myślę, że będzie okazja do kolejnych spotkań, być może po śląskiej stronie, no choć tutaj warunki są jak najbardziej optymalne. Mogę mówić tutaj za siebie i naszą stronę. Górnoślązacy są ludźmi z poczuciem humoru i z dystansem do samych siebie. No jak widać, nasi sąsiedzi z Zagłębia chyba podzielają tę postawę, dlatego taka formuła spotkania. Dziękuję bardzo.